Cześć, witajcie. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać, a zarazem spróbować zrobić półkę na elektronarzędzia. A jak będzie to wyglądało, z czego będzie wykonane, to zaraz Wam opowiem. Ci, co widzieli ostatni materiał, to jak zauważyliście, robię, tworzę, buduję nowy warsztat, a także czas troszeczkę go ulepszyć, porobić kilka półek, żeby mógł przykładowo, nie wiem, powiesić sobie narzędzia. Dlatego dzisiaj chciałbym próbować zrobić coś takiego. Widziałem u kilka osób, u kilku znajomych widziałem właśnie taką półeczkę, żebyśmy mogli zawiesić sobie przykładowo wkrętarki bądź jakąś szlifierkę, odłożyć akumulatory, ładowarki, żeby wszystko było pod ręką. Dlatego dzisiaj chciałbym zrobić właśnie taką półkę. Do tego użyję desek, które mi zostały, a także jakieś listewki. Wszystko to połączę i mam nadzieję, że uda mi się zachować wszystkie proporcje, aby te elektronarzędzia wisiały, a także żeby jeszcze była jakaś przestrzeń, także żeby pomieściły mi się na górnej półce akumulatory, a na najwyższą półkę na przykład damy nasze ładowarki. To nie przedłużając, zapraszam Was serdecznie na materiał. Dobra, jesteśmy już w warsztacie i co? Tak jak Wam wspominałem, będziemy robić półkę na elektronarzędzia. Mam tam dwie wkrętarki, jedną szlifierkę, także akumulatorową. Będę chciał zrobić na nią właśnie półkę. Do tego postaram się, mam takie dwie deski sosnowe, z nich będę chciał właśnie powycinać dane elementy. I pierwsze elementy, które będziemy musieli wyciąć, to są nasze dwie dłuższe półki. To zaraz Wam także pokażę. One będą miały długość 50 cm. Następnie będziemy musieli zrobić nasze boki. Boki zostawię troszeczkę dłuższe z tego względu, że jeżeli będę chciał ułożyć coś u góry, to żeby z prawej i z lewej strony, żeby była po prostu taka jakby blokada, nazwijmy to blokada, żeby nic mi nie zjechało. Następnie będziemy musieli zrobić, ja zrobię cztery przegródki, cztery takie listewki, cztery takie odcinki, żeby oddzielały jedno elektronarzędzie od drugiej. Natomiast jeszcze będziemy musieli wyciąć taką jakby podstawę, aby te po włożeniu te elektronarzędzia, aby się opierały. Wszystkie elementy będą musiały mieć szerokość 12 cm. Na taką szerokość będę wycinał. I tak jak Wam wspominałem, ja zrobiłem sobie taką ściągę, spisałem sobie i tak, dwa najdłuższe elementy będą miały 2 razy 50 cm na 12. Następnie nasze boki zrobię po 29 cm. Ale na 12. Następnie cztery elementy, o których Wam wspominałem, czyli przegródki, cztery elementy po 10 cm na 12 i nasze podstawy, jeżeli się nie mylę, to będę musiał zrobić gdzieś chyba po 4 bądź po 5 cm, ale to jak będę miał już zrobione nasze przegródki, przymierzę sobie elektronarzędzia i zobaczę, ile miejsca w tej półeczce jeszcze zostanie. To nie przedłużając, zabieramy się za nakładanie wymiarów i do cięcia. Ciąć będziemy na zewnątrz, żeby tutaj nie zabrudzić. Najpierw sobie wszystko odmierzymy, wyjdę na zewnątrz i potniemy, przyjdziemy, poskręcamy i mam nadzieję, że będzie Wam się podobało i że to zrobię. We'll be right back.
jesteśmy już z powrotem, jest pomalowane, jest zaimpregnowane. Malowanie Wam nie pokazywałem, ponieważ nie było w tym nic szczególnego. Natomiast chciałem Wam zrobić pokaz na zewnątrz, ale niestety idzie burza, zaczęło padać, więc też chcę jak najszybciej skończyć ten materiał i Wam pokazać lekką prezentację. Prowizorycznie mam tutaj powieszone, mam nadzieję, że mi nie spadnie, tak jak przed chwilą. Mamy co? Mamy wkrętarkę Hikoki, to wisi. O, DWT. DWT jest cięższa od Hikoki, więc mam nadzieję, że nic się nie stanie. Trzyma się super, więc nawet jeżeli powiesimy, no i mamy, możemy może w tą stronę, o, w tą stronę, możemy oczywiście zamieniać, tak, możemy oczywiście zamieniać jeszcze na górę na przykład, albo jeżeli mamy zrobione takie półki, możemy sobie poukładać akumulatory dodatkowe, tak jak Wam wspominałem, nie będzie najmniejszego problemu. Także widzieliście, bardzo fajne narzędzie, jeżeli chodzi o Dremela. Przeszlifowałem jeszcze na koniec wszystkie elementy. Je też można postawić. Przykładowo lampę, jeżeli mamy, to także możemy jakieś nasze materiały położyć. Przykładowo piłę, którą widzieliście, bo też chciałem Wam pokazać. Nie za każdym razem używam narzędzi, maszyn, ale używam także właśnie ręcznych, tak jak piły Wolfcrafta. No i co? I układamy sobie tu jedno, drugie i mamy. Specjalnie z jednej i z drugiej strony zostawiłem dłuższe kawałki. Dlaczego? Ponieważ jeżeli gdzieś miałem tu ładowarkę, zawsze można jeszcze zrobić w ten sposób, że dołączamy tą ładowarkę, a żeby ona nie wisiała na przykład w powietrzu, możemy ją oprzeć tutaj o nasz bok. To samo zrobiłem z drugiej strony. Bo docelowo będzie to w nowym warsztacie, kto mnie śledzi, kto ogląda materiały, wie, że jestem w trakcie budowania nowego warsztatu i to będzie w nowym warsztacie. To tyle, jeżeli chodzi o ten materiał. Jeżeli Wam się podobało takie wykonanie takiego projektu, który zrobiłem tym razem dla siebie do nowego warsztatu, dajcie łapkę w górę, dajcie suba, udostępnijcie. Jeżeli macie jakieś fajne rozwiązania bądź rady, napiszcie pod filmem, na pewno z nich skorzystam. A na dzień dzisiejszy ja dziękuję Wam bardzo za to, że poświęciliście czas na oglądnięcie tego materiału i mam nadzieję, że widzimy się już niedługo na kolejnych realizacjach, bo będzie się działo, mam jeszcze w głowie kilka fajnych pomysłów, z którymi będę chciał się z Wami podzielić. Może kogoś to zainteresuje i ktoś będzie chciał to też wykonać. A tak jak wspomniałem, jeżeli macie jakieś propozycje dla mnie, piszcie śmiało. Ja będę także komentował, komentuję tak jak czas mi pozwala. A na dzisiejszy dziękuję Wam bardzo, zapraszam na Facebooka, fanpage'a i do zostawienia łapki w górę. A kto jeszcze nie dał suba, to dajcie. Cześć!